Halo? Dzień dobry, kłaniam się Mikołaj Janusz, Prawo i Sprawiedliwość Nowogrodzka. Dzień dobry, z panią witam. Iwoną Wiątkowską mam przyjemność tutaj z Grodziska Mazowieckiego, Tak, naszego tak aczku. Przy telefonie. Pani Iwono, zepsuł nam się system wysyłania SMS-ów wszystkich naraz, w związku z czym pan Marcin Mastalerek prosił mnie, żebym zadzwonił do wszystkich i przekazał nowe dyspozycje dotyczące komentarzy a propos naszego kandydata Andrzeja Dudy, Tak. jeżeli by się jakiś dziennikarz pytał. Tak, tak. Nasi spin-doktorzy postanowili uwypuklić trzy jego cechy jako najważniejsze. Tak. Otóż, że pan Duda jest charyzmatyczny, tak, porywający i młodzieńczy, tak? Proszę go określać. Pani powtórzy, proszę. Charyzmatyczny, porywający, młodzieńczy. Dziękuję bardzo, usłyszenia. I tak proszę mówić prasie, jakby ktoś się kontaktował. Ja jeszcze mam pół polskiego dzwonienia. Miłego dnia. Dzień dobry, Piotr Kędzierski, Gazeta Grodziska. Dzień dobry. Mam przyjemność z panią Iwoną, Prawo i Sprawiedliwość, Grodziska. Witam. Pani Iwono, potrzebuje komentarza dotyczącego kandydata państwa, kandydata PiSu na prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Co mogła o nim pani powiedzieć? Jakie jego cechy się najbardziej rzucają w oczy? Charyzmatyczny, to ja już odczułam to na konwencji wyborczej. Inauguracyjnej. A, rozumiem. Mhm. A jakieś jeszcze inne cechy? Porywający. A na tej konwencji dało się tak odczuć. Wspaniale, tak? Rozumiem, rozumiem. Tak, wypadł świetnie. I jak będzie taki poziom kampanii przez cały czas, no to bądźmy spokojni, tak? Mhm. To się jeszcze pani mogła powiedzieć o panie Andrzeju? Młodzieńczy. Młodzieńczy? Tak. Rozumiem, rozumiem. Bardzo pani dziękuję za komentarz, kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. To ja już odczułam to na kontakcie. Porywający młodzieńczy, tak? Proszę go określać. Mhm. Pani powtórzy, proszę. Charyzmatyczny, porywający młodzieńczy. Dziękuję bardzo za usłyszenia. I tak proszę mówić, proszę, jakby ktoś się kontaktował. Ja jeszcze mam pół. Jest charyzmatyczny, tak, porywający młodzieńczy. Tak? Mhm. To się określać. Jeszcze pani mogła powiedzieć o panie Andrzeju? Charyzmatyczny, porywający młodzieńczy. Młodzieńczy? Tak. Rozumiem, rozumiem. To ja już odczułam to na kontakcie. Porywający młodzieńczy, tak? Proszę go określać. Pani powtórzy, proszę. Charyzmatyczny, porywający młodzieńczy. Dziękuję bardzo za usłyszenia. I tak proszę mówić, rozumiem. Kontaktował. Ja jeszcze mam pół. Jest charyzmatyczny, tak, porywający młodzieńczy. Tak. Mhm. To się jeszcze pani mogła powiedzieć o panie Andrzeju? Młodzieńczy. Młodzieńczy? Tak. Rozumiem, tak, rozumiem. Otóż zepsuł nam się Mikołaj Janusz, dziennikarz porywający i młodzieńczy. Charyzmatyczny, dzwonił do wszystkich naraz. Pół polskiego dzwonienia. Propozycje w związku z Grodzką. Miłego dnia.